Dzień dobry, Adam Razik. Jesteście na kanale o malowaniu obrazów krok po kroku. Jest to kanał dla wszystkich osób, które chcą malować obrazy, chcą, odkrywają sobie taką pasję, odkrywają sobie taki wewnętrzny głos, żeby chcieć to robić. Dlatego i ci, którzy już zaczęli, i ci, którzy dopiero zaczną, i ci, którzy już są na jakimś etapie rozwoju w tym temacie, może odnajdą tutaj jakieś treści dla siebie. Ja dzielę się tutaj wiedzą, którą pewnie nigdzie indziej nie znajdziecie w takim wydaniu i takiego autorstwa jak moje. Dlatego zapraszam bardzo serdecznie. Będę dzisiaj malował trzecią część tego niewielkiego obrazu, pejzaż numer 3. Natomiast maluję farbami akrylowymi. Zapraszam bardzo serdecznie. Na początku, kiedy przed rozpoczęciem malowania, zacznę może dzisiaj nietypowo. Nietypowo dlatego, że poproszę wszystkich na początku, kiedy jeszcze w większości mnie pewnie oglądacie, jeżeli wam się spodoba to, co tutaj robię i to, co zobaczycie w tym odcinku mojego nagrania, w tym odcinku na moim wideoblogu, to kciuka w górę poproszę, czy łapeczka z kciukiem w górę. Zasubskrybujcie mój kanał, oczywiście znajdziecie wciśnijcie dzwonek powiadomienia. I w ten sposób zdopingujecie mnie do dalszego. O, i napiszcie komentarz. Komentarz, w którym, jeżeli macie pytania, czy jakieś sugestie dotyczące tego, co mógłbym poprawić w tych nagraniach, to o to bardzo proszę. Dzisiaj kontynuuję pracę nad tą obrazem. Nawet zastanawiałem się, jak zatytułuję ten odcinek. On jest na takim etapie, nie jestem z niego jeszcze do końca zadowolony i mam nadzieję, że dzisiaj będę już bardziej zadowolony podczas tej sesji malowania. Natomiast troszeczkę głównie przy temacie pejzażu tu istotną rolę będzie ta perspektywa powietrzna odgrywała i to, o czym mówiłem w poprzednich odcinkach, czyli co jest najistotniejsze dla malarza, czyli dobór koloru, jego nasycenia i później w trzeciej kolejności jasności, co właśnie sprawia, że w tym temacie, akurat w przypadku pejzażu, jest bardzo istotna ta właśnie perspektywa powietrzna. Dzisiaj mam bardzo bogaty znowu zestaw farb, jak zwykle w każdym moim malowaniu. Dzisiaj może jakoś tak pokażę paletę później, żeby była w pełnym kadrze i tak popatrzcie, jaka paleta, ile tutaj jest farb. I później się okazuje, że na koniec zostają te farby i no cóż, wykorzystuję je w taki sposób, że gdzieś zawsze je gdzieś na pewno może boki obmaluję albo wykorzystam do innych obrazów. Mam takich parę, których malowanie trwa i trwa i trwa. Co wiąże się niejednokrotnie z tym, że pomysł na obraz i na pewno też macie osoby, które już malujecie, jakiś, który się rodzi i później na obrazie się już tam on pojawił i efekt jest w miarę zadowalający, przychodzi inna pora, zmienia się, upływa czas i po następnym dniu już troszeczkę inaczej wygląda, już troszeczkę inaczej można na niego spojrzeć i powiedzieć, a nie, tutaj bym to poprawił, poprawiła tutaj to i tak dalej. Więc ja dzisiaj od razu będę poprawiał to, co zauważyłem, co tutaj należy na pewno poprawić. Dzisiaj nie zacznę od takiej najciemniejszego koloru, bo zazwyczaj przy każdej kolejnej widzowie, którzy mnie już oglądają dłużej, to wiedzą, że zalecam. Traktujcie w ogóle moje porady jako takie moje doświadczenia, z którymi się dzielę, ale nie musicie ich traktować takie, tak wiecie, zero-jedynkowo, że tak musicie robić i koniec. Ja po prostu tak robię i dlatego się dzielę tym, jak ja to robię. A wy, każdy na pewno znajdziecie swój sposób na to, jak w jaki sposób znajdziecie swój sposób, w jaki kontynuować i w jakim pracować nad obrazem. Ja dzisiaj zacznę od takiego, zazwyczaj zaczynam od tych najciemniejszych miejsc i podkreślenia tego rysunku. Dzisiaj wybiorę sobie ten kolor taki pośredni, czyli nie ten najciemniejszy, tylko ten tutaj, gdzie tutaj mam te trzy drzewa, przepraszam, na drugim planie.
czy właściwie na trzecim planie i powiedzmy, to jako pierwszy, to drugi, to trzeci, tam będzie czwarty, piąty i szósty może. I dlatego wybiorę troszeczkę, on będzie, tu mam podstawowe na pewno kolory karmin, w moim przypadku ultramaryna i dzisiaj mam trzy rodzaje żółtej plus oranż, mam parę rodzajów niebieskiego, zieleni mam też bardzo, mam parę farb takich, których nie używam jak gdyby na co dzień, ale które mogą się przydać dzisiaj w tym pejzażu. Ja polecam wam, żebyście malowali na początku, kiedy rozpoczynacie, żeby się uczyć mieszać kolory, żebyście właśnie mieszali je i uczyli się, który z jakiego wynika, który w jaki sposób mieszając, jaki kolor uzyskamy. Teraz mieszam karmin i z takim, to jest ten, maluję farbami firmy Renaissance. To jest ten błękit nieba i taką sobie zrobiłem, widzicie, ten niebieski błękit nieba z karminem, taka szaro-niebieska, ale właśnie dodając tego karminu, on będzie miał tą temperaturę, ten kolor taką ciepłą, no i będzie taka szarość, może troszeczkę jeszcze tu mam, chyba to jest ten błękit morski, troszeczkę go błękitem morskim jeszcze troszeczkę ochłodzę i przyciemnię, tu też mówiłem o tym przyciemnianiu kolorów, ale właśnie związanych z tym, żeby nie używać nadmiernej ilości czerni. I zacznę od tych ciemnych, ale tutaj na tym drugim planie tego rysunku podkreślenia tych drzew. Troszeczkę do tego dodam tutaj takiego cienia. Zauważyłem, że obraz generalnie jak powstaje na płótnie, czy tam na innym podobraziu, na innej powierzchni, to on po prostu poza tymi temperaturami, oj, chyba tracę tu głos. Mam nadzieję, że się nie będzie tak jak ostatnio, że będzie mi się co chwilę film rwał. Ale dam radę. Ja jakoś dzisiaj postanowiłem sobie, że będę w ten sposób zrobię, że nawet jeżeli będzie się rwał, to zrobię tak, żebyście wy tego nie odczuli. A ja nie będę się tak stresował. Przecież ja mogę w każdej chwili to jakoś tam poprzycinać tak, żeby to wyglądało w miarę sensownie, a żeby ja tutaj miał jakiś większy komfort tego, co robię, bo w końcu to robię dla was. Ale też, żebyście mnie jakoś odbierali w miarę pozytywnie, a nie jako nerwowo usposobionego człowieka, który tutaj jest pędzlem, który tutaj sobie tam, że tak powiem, nie radzi. No bo co mogą was interesować? No chyba, że będziecie mnie tam jakoś w tym dopingować, wspierać i tak dalej, to do czego też za bardzo zachęcam, żeby w ten sposób, żebym tutaj się czuł pewniej i żebyście wy mieli jakiś tam przyjemny odbiór tego, co tutaj zobaczycie na tym moim kanale. Czyli teraz tym ciemnym, ale nie tym najbardziej ciemnym kolorem dodaję tego rysunku, tutaj tych cieni mi tutaj zabrakło, tutaj przez te drzewa tutaj, jak są w tym tle. Ja w ogóle tutaj sobie zaznaczę też na tym pierwszym planie, dokąd to drzewo tutaj z tymi liśćmi tutaj na tym pierwszym planie będzie sięgało i troszeczkę właśnie brakuje mi kontrastu w tym obrazie, że brakuje, tu już ostatnio te światła położyłem, te jakieś, one i tak nie są jeszcze tak trafione jak chciałem. Fajnie tutaj jest ten oranż, tutaj z tymi błękitami, z tymi niebieskościami, z tymi zieleniami. Chociaż tutaj też są jeszcze, ale po kolei. Będę tutaj dużo zmieniał i mam nadzieję, że wszystko będę to dosyć jasno i sensownie opowiadał o tym, co robię. Żebyście to też z tego jakoś tam mieli jak największy pożytek i jeżeli będziecie chcieli skorzystać z moich podpowiedzi, to właśnie. A przy okazji może mi się uda jakiś tutaj znaleźć większy sens i tu też może powinienem dodać jakieś, ten cień, przecież one tam gdzieś, te drzewa są wysokie, to one gdzieś, aż tutaj może ten cień się pojawić spokojnie. Trochę teraz dodaję navy blue, czyli tego morskiego błękitu, który się kiedyś tak nazywał, do tej odmiany, którą przed chwilą mieszałem, może ciut jeszcze czerni też i tego rysunku tu na tym pierwszym planie, bo tu znowu
tymi dużymi plamami sobie, a tu jednak będzie się dużo szczegółów sobie tak... muszę teraz po prostu, w dzisiejszym odcinku muszę bardziej to skonkretyzować. Nawet o, tu jeżeli gdzieś tu się pojawią, to jakieś... myślałem nawet o tym, żeby to przyspieszać może to malowanie, ale bym pewnie sobie nie poradził z tym moim gadulstwem, bo musiałbym tylko jakoś tylko wybrane frazy i później jeszcze pokazując to, co tam na palecie mieszam, to może bym sobie z tym nie poradził. O, i tu oczywiście to będzie światło z tej strony, to też muszę pamiętać, to później będę musiał jeszcze tu parę zaznaczyć, gdzie dokąd to drzewo i te miejsca oświetlone bardziej tutaj wypuklić, jakoś tak oznaczyć, żeby to było widoczne. O, i tutaj chłodny jest ten ciemny kolor, bo jest to ten prawie czysty ten granat marynarski, że tak powiem, w tym nazewnictwie, ale on jest bardzo ciemny. I właśnie o takie, wspominałem wcześniej, o takie mi chodzi zestawienia i o takie wykorzystywanie tych ciemnych kolorów, żeby jak najczęściej, jak najwięcej zastępować czerń. Żeby tej czerni nie używać za wiele. I tym ciemnym kolorem jeszcze tutaj na tym, z tym drzewem też sobie tak patrzyłem poza kadrem przed przystąpieniem do nagrania tego odcinka i też nie wiem, po co ja tu w ogóle to drzewo, że tak powiem, umieściłem i po co tutaj teraz się tak z tym kłopotać. No ale jakoś mam nadzieję sobie poradzę. Tu ciemniej gdzieś, tylko tam gdzieś będzie, niech to, nie wiem czy akurat aż tyle. I tu też jakieś te listki, jeżeli będą, to też nie mogą tak fruwać sobie w powietrzu. To od razu też jakimiś ciemniejszymi planami. Tu pozaznaczam sobie trochę takich... o tu gdzieś od dołu będą też ciemniejsze. Też jednym kolorem nie mogę tak malować całych tych. Troszeczkę sobie zmienię nasycenie tego koloru. Troszeczkę dodam, rozjaśnię go takim błękitem, może sobie żółtym. No ale będzie cieplejszy. O, i tu trochę takich, może tu nawet jakoś tak się po te listki później poukładają, żeby to, ale na razie sobie tam, niech to tak malarsko wygląda, żeby to nie było takie wymalowywanie tych listków, żeby to zwrócić uwagę na ja tam nie przykładam się do, no może to jeszcze tak za bardzo brudno to wygląda, ale lepiej tak, niż tego kontrastu tu jest więcej, niż to było wcześniej. Tu sobie też troszeczkę przyciemnię, tylko tutaj. O, troszeczkę już to lepiej wygląda. A poza tym, no i tutaj, tak sobie troszeczkę jeszcze cieplej. I przy okazji, jak już tutaj mam ten, może nawet odrobinę bieli dodam i zrobię taki fiolecik. Oj, chyba przy jakiejś przerwie minimalnej i gdzieś tutaj zrobię przerwę, żeby z tym głosem sobie jakoś poradzić, pijąc coś ciepłego, wypijając łyka czegoś ciepłego. O, i już jakieś światełka tu mogę sobie umieścić. Przy okazji ten pień jakoś sobie tam wymaluję. Tu jakieś są. O, już jest trochę ciekawiej. Co jeszcze chciałem z tym zrobić? Aha, jeszcze jak mam tą ciemną, ten ciemny kolor. Jeszcze, żeby ten rysunek, żeby teraz zdecydować się już tak do końca, żeby gdzie ten rysunek, jak, w jakich miejscach, gdzie są te najciemniejsze. Kurczę, uciekam z kadru. Ale tak staram się jak najdalej się odchylać, żeby widzieć szerzej, bo tak siedzenie z tym nosem w tym płótnie, to od razu mi to jakoś tak zubaża to moje spojrzenie i później właśnie popełniam jakieś takie błędy, które są niewybaczalne. Że tak się wyrażę. Tu na pewno będzie jeszcze dodam czerni. Pierwszy plan jest, tu mogę nawet jakieś, czy tu będą jakieś, coś tu pozaznaczam, jakieś, mogę, że jakieś kamienie tu przy tej drodze gdzieś leżą. Tutaj, gdzie tu jeszcze, aha, tu miałem te,
tu na pierwszym planie powinny być też te ciemne gałęzie. To tak nie wygląda, żeby tylko, że ta bryła drzewa, one są wyżej. Te już widać. Widać te. Oj, chyba sobie jednak. O, troszeczkę głos mi się poprawił, bo po prostu poza kadrem była ciepła kawa. I teraz już jestem. O, troszeczkę głos jest lepszy. I tu rysunek, ale też trzeba pamiętać o tym, żeby tu wprowadzić. Poza tym, o ten jest jeszcze pień tutaj na pewno istotny, i on tu nawet są miejsca białe jeszcze nie w których nie dotknięte. O, i ta bryła tu musi się pokazać, tych drzew, i tutaj tylko będą niewielkie te jeszcze tutaj ultramaryny ocieplę trochę, żeby to była, kurczę, no będę musiał pokazywać to. Ociepliłem taką, zrobiłem taki niebieski, może trochę zieleni dodam, takich tej soczystej. Często jej dodaję, żeby ona jednak dużo. Zrobię ten odcinek o zieleniach, bo to, przepraszam, na pewno się przyda osobom, które właśnie rozpoczynają. A ta zieleń jest bardzo trudnym i niewdzięcznym tutaj. Nie wiem, może macie inne doświadczenie, to mi też o tym napiszcie. W ogóle zapraszam was do pisania komentarzy. Nie zawsze może tam na bieżąco odpisuję, ale staram się później nadrabiać te wasze wpisy, i to najlepszy kontakt taki ze mną dla tych osób, które chciałyby jak najwięcej skorzystać. A poza tym właśnie ja też wiem, co was interesuje, czego wam brakuje, czego tam byście chcieli jeszcze, co byście chcieli jeszcze, żebym o czym powiedział, co pokazał i tak dalej. Także generalnie to zachęcam, bo to, popatrzcie, ja to po prostu teraz się bawię tym kolorami, sobie tu nakładam i tak oceniam wstępnie, czy to dobrze położyłem tę plamę, czy jest ok, czy nie. O, tutaj też sobie niżej to zrobię, tu tylko będą jakieś prześwity, może tu jakaś jeszcze gałązka, może o tak, gdzieś, o, czemu nie? One powinny być, no dobra, niech tak będzie. Tak, może tak. I za chwilę jeszcze tutaj wezmę tej zieleni. I zaraz tu zacznę tymi zieleniami. Gdzieś przy okazji może tutaj też jeszcze parę miejsc, jak już mam taką odmianę troszeczkę inną. Ok. Trochę teraz ocieplę i już robię tę zieleń takich listków, ale one też tu może są nawet za jasne. Troszeczkę wezmę tej zieleni, może trochę chromowej, chromowa będzie najlepsza. Bardzo lubię zieleń chromową, taki odcień, który zawsze go tam staram się łamać, żeby zawsze na obrazie, i znowu się przestraszyłem, że nie ma zapisu, żeby zawsze przełamać i zawsze, żeby ten nie malować prosto z tuby. O, nawet znowu mi taka oliwkowa ta zieleń się zrobiła. Nie wiem, czy nie będzie. Ona będzie dobra, ale tutaj na to. Co prawda chciałem na. O, żeby to drzewo oddzielić od tamtych. A tu przy okazji dodam koloru do. O, ono się w ogóle teraz inaczej tam. W tym. Jak dobrze wygląda później ciepły. Widzicie, to też niby oliwkowa taka odmiana zieleni. Jakaś, o, i tutaj gdzieś tam się pojawi między tymi, i to dobrze po prostu robi, kiedy ciepła zieleń z chłodną, to zupełnie inaczej wygląda. Jak gdyby to było tylko przyciemnione czernią i rozjaśnione bielą, to ta sama jak gdyby temperaturowo, czyli ciepłotą zieleń, to już by było, to nie wyglądało dobrze. A tak to już jakoś tam się to trzyma w miarę sensownie, chociaż nie do końca, może jeszcze troszeczkę ją ochłodzę, tę zieleń, i tu na tym, to co chciałem na początku zrobić, a co mi wyszło za ciepłe, to tutaj, o, w tych drzewach, tutaj na tym trochę te, oczywiście tu trochę światła jeszcze dodam, ale to było za jasne może na tym pierwszym planie. Teraz sobie nie trafiłem w miejsce, w
który miałem i miałem zieleń taką zbyt jaskrawą. No bo ona tutaj jednak, te drzewa są w cieniu i tu nie może aż tak świecić tym. Jednak dużo, dużo daje odejście. Jak człowiek tak patrzy na ten obraz z większej odległości, to później zauważa takie braki i takie niedociągnięcia, które można jeszcze na tym etapie skorygować. To ja takie to brudne się zrobiło w ogóle. Nie przy tych... Ale zaraz jeszcze rysunkiem poprawię i będzie ok. Dobrze, teraz już chciałem w inne części. Tutaj to jest chyba jeszcze za ciemne. Tutaj też żółcie, ok, dobra. Tu w ogóle na tym od razu jak będę to robił, te cienie i ciemniejsze kolory, to od razu tu sobie pozaznaczam na tym pierwszym planie. Tutaj też tak, tu jest cień, tu pada cień, a tu nagle takie światło, nie wiadomo skąd się wzięło. Tego cienia trzeba też tutaj przenieść na ten mój pagóreczek, czy ten wzniesionko. I tu, gdzieś tutaj też są te cienie, nie mogą tak wyglądać jak... Znaczy to nie może być tak, że to w ten sposób wygląda. I na pierwszym planie jeszcze troszeczkę tutaj o jakichś takich pociągnięć. I te cienie, które tu się pojawią, których zabrakło mi w ostatnim odcinku. Czyli zaczynam dzisiaj w ogóle od tych ciemnych kolorów i zawsze generalnie tak powinniśmy. Tak to robię, że od ciemnego do jasnego, od tych ciemnych. O, już prawie granat marynarski prawie zużyłem. Teraz błękit nieba z tym granatem, taki sobie robię niebieski, który tu się będzie. Ciemny niebieski, który tutaj będzie w tych cieniach. Tutaj też są jeszcze za. Tu w ogóle będzie też coś się działo, jakieś tutaj. Jakieś tam trawki, krzaczki, coś tam będzie. Niech to się. I tu. Tutaj też tak prześwity, tylko w paru miejscach z nich w ogóle niektórych zrezygnuję, a w paru miejscach no to na pewno będzie ciemniej. I tu też. Oj, chyba nie wiem, czy mi się w kadrze nie przesunęło. I tutaj to wjedzie gdzieś na. Ok, i trochę tych niebieskich, jeszcze dodam magenty i zrobię taki ten ciepły niebieski, ale ciemniejszy. I tutaj, o, cieplejszy powinien być. I tu w rysunku też, tu są niektóre za ciemno. Tutaj się będzie coś działo, tutaj też gdzieś wjedzie. Tu nie będzie tak wymalowane, tutaj. Tu też coś zrobię, żeby tutaj ożywić ten, bo ten kadr mi się tutaj tak, tu coś się dzieje, a tutaj się spłaszczyło to i tak zrobiło. Tu mi też coś się niepokoi, tu coś pododaję, może tu jakieś rozjaśnię i dodam takie, o, takie zielone. Tu może coś się będzie działo, bo tak to mi tutaj te takie linie płaskie gdzieś tu, nie wiem, coś pokombinowałem chyba teraz za bardzo. Tu na pewno bieli, wezmę inny pędzel i bieli i taką szarość. Tu, tutaj też w tym rysuneczku, o, tu będzie cieplej, tu pododaję troszeczkę szczegółów. Może za różowe nawet jest. Tu tą drogę muszę tutaj w końcu się określić, żeby to tutaj za szeroko, tutaj od razu tym ciemniejszym też tutaj. Ja ciągle tylko tutaj. Dobrze, że patrzycie, bo jakby ktoś mnie posłuchał, a nie widział tego, co ja tu robię, to co ten facet tam gada? To tutaj, to tutaj, to tutaj. To tak wygląda jakby. Tak słychać, jakby to było, nie wiem. O. Kamyczki, proszę bardzo. Niech tam jakichś szczegółów trochę się pojawi.
Może za bardzo są jasne, bo one są w cieniu. O, no niech tam leżą sobie przy drodze. Proszę. I... dotąd może tam, ten pagórek tu zetnę, tam coś się dzieje z tyłu. O, tak zrobię. Niech tam się coś dzieje. Coś mi tutaj się nie zgadzało w tym miejscu. I zmienię ten... A ten cień się gdzieś tam pojawi. No już pokombinowałem. Pokombinowałem. Więcej powinno być już szczegółów, a ja znowu się w jakieś nowe kompozycyjne układy tutaj. Teraz czerwonej sobie maznąłem. I teraz jest to za ciemne. Ale nadrabiam. O, tak. I wracam do tego koloru, który na początku miałem. Dobrze, większe plamy i większe te. Ale kolorem, o, tą ciepłotą chciałem. Właśnie tak. O, ten był za bardzo brązowy, ten z oliwkowy. O, to będzie chyba dobre. Ale tu troszeczkę światła na tych listkach, na tych drzewach. Niech się też pojawi. I tu będą, tu są takie. Teraz to jest za żółte i zieleń. Nie wiem, będzie dzisiaj może dłuższy odcinek, jak sobie tak... Chciałem, żeby ten obraz był ciekawszy, a widzę, znowu się pakowałem, takie malowanie bez jakiegoś przemyślenia tematu. Ale to jest o tyle dobre, że właśnie można sobie pofantazjować i można sobie tutaj powyobrażać, jak to zrobić, jak to przeprowadzić, żeby coś tu z tego jednak dobrego wyszło. Światełek jeszcze. Proszę. No tutaj się pojawią. Tu. Tak. O, teraz będzie ta kępka tutaj się wyeksponowała. Gdzieś dotąd, bo tu będzie on gdzieś dotąd się... Biel. Wiem już, co zrobię. Oranż. Odetnę to. To w ogóle rozjaśnię. Już więcej słońca, więcej... Na początku też tu miałem ten kolor. Taki jaśniutki i... Niech się ten, tak to robi. Niech się tak tu dzieje. Trochę szczegółów. Przy okazji trochę właśnie o takich świateł tu prowadzę między te drzeweczka i no i to już się coś tam dzieje, coś się pokazuje. Właśnie, niby szerszy pędzel, teraz jak powinienem mieć wąski, cieniutki, to ja takim szerokim, ale o, takie drobiazgi, maźnięte tylko, jeszcze tam będzie dużo światła, niech tu się pojawi to światełko. Ale tam jest już, to chyba jest za jasne, a to okej. No i tutaj się zrobiła bura plama, dlatego trzeba to z tym powalczyć, trzeba to zmienić. Najpierw dodam jeszcze jasności do tych drzew, żeby to zmienić. Zawsze sobie nakomplikuję. Nie podobała mi się ta zieleń. Teraz już zmieniłem w ogóle charakter tego drzewa. Ach. Dobra, tu. Niech tam.
to już sobie teraz fantazjuję naprawdę na całości, po całości i na całości. To już podpłynął, chłopie. Dobrze, już teraz nie. Dobra. Czarny granat marynarski. Poprawiamy te rzeczy mocne. I skupię się nad... O, tu już... Może za ciemne, ale dobra, tu... Niech to będzie ciemne, to mi się to bardziej przesunie. O, już nawet fakturę mam za grubą na tym pierwszym planie, czy drugim. Ciekawe. Okej. Teraz mam już kontrast duży. To trzeba dodać do tego pnia, jak tu już się rzekło. To już kontrastowo, żeby było, przecież to nie może być jaśniejsze na pierwszym planie niż to, co jest gdzieś tam z tyłu, na drugim. O, może tak nawet. Tak. Okej, teraz tak. To trzeba będzie jednak mi się tutaj zmierzyć z... Coś po... Tu nie jest okej, tak? Nie jest dobrze. To zrobię w ten sposób. I ten rysunek poprawię. A tu... Tu już mam za mokre farby, ale już nie chcę teraz szpachli, tu nie będę używał szpachli do tego, ale okej. Dobrze, nowy pędzelek i będę dodawał koloru. Pomarańczowy, biel, żółty, cytrynowa, żółć. I zrobię to, co tu miałem z tej strony. To mam z tej strony. O. Tu. Tu dodam koloru. Gdzieś się on pojawi. W tym miejscu. Tam przejdzie, tu jest za zbyt. O właśnie, właśnie. O właśnie, właśnie. To już się robi malarskie. To już się robi... Gra nasyceń, gra temperatur barwy. Drobnymi, nie będę tutaj robił jakichś tych detalików, ale szczególików, ale żeby to wyglądało właśnie tak, o, pociągnięte. I to słoneczko gdzieś tam się pojawi, tu wchodzi. Teraz tą drogę sobie też jakoś w miarę sensownie tu gdzieś na... Jeszcze bieli. I im dalej ta perspektywa jest powietrzna, jest te barwy są jaśniejsze. Temperaturowo też trzeba na to zwracać uwagę, jak to jest skonstruowane. I już jest inaczej to wygląda. Dobrze, jeszcze to niebo. Tu parę rzeczy też jaśniejszych. Przecież to... Jest słoneczny dzień, nie jest tak, że tylko gdzieś tam z tyłu jest to słońce, tylko tutaj też. Mój chaos dzisiaj jest nietypowy, albo typowy, bo jestem właśnie zazwyczaj taki chaotyczny jestem i może jest go za dużo. Dobrze, dróżka i tu na te światełka, niebo. O, na niebo. Biorę pędzel. Teraz wezmę taki koci język, albo nie, wezmę ten, nie, ten jest za wąski. Dobrze, ten był dobry. Koci języczek, taki turkusowy dzisiaj, sobie wycisnąłem taki kolor turkusowy, zobaczymy co z tego wyjdzie. O, świetnie, będzie, tak odetnę, zobaczymy co, tego mi brakowało, to jest to.
Patrzcie, to w ogóle jest rewelacja. O, tam to było za ciepłe, to zupełnie się teraz ten pejzaż zmieni. Turkusu tu brakowało. Tu parę drobiazgów. Już, Razik znowu wraca do malowania takich. Proszę bardzo, i tu. Tę bryłę tu zmienię. Dokąd to? Jest. I tu jeszcze bardziej mocniejszy. Jeszcze mocniejszy. O, nie wiem, czy nie za zielony. Nie za dużo tego turkusu. Troszeczkę jeszcze go bardziej rozbielę. I tu między tym. Gdzieś nie, gdzie ten błękit zostawię, bo on tak będzie malarsko wyglądał. O, i tym. Nie, no to jest po prostu. Nawet powinien się pojawić gdzieś na tym ostatnim planie, w tym. Ach. Dobrze. I tu, o, cieplutki. Przy tych chłodach to będzie bardzo dobrze wyglądało chyba. Zaraz zobaczę jeszcze. Tu trochę tych drzew kształt wydobędę. No niech to właśnie takimi, żeby to nie było takie, ostatnio zrobiłem takie gładkie, nie było za gładkie, a teraz może gdzieś nawet jakąś chmurkę dodam. No, w tych temperaturach to zupełnie teraz inaczej to się odbiera ten kolor. I tutaj najbardziej jasny, jeszcze to liznę jak gdyby tym, dobrze już tutaj, o, tym to jest błękit królewski, tutaj mam ten kolor. Ten niebieski, tak zwany Royal Blue. I o, tu bardzo rozbielony, przy okazji parę tych listków takich gdzieś tu się będzie. No i całkiem to się zrobiło przyjemne. No powiedzmy, może i nie. Tu może tego czegoś brakowało. To może to jest za. Nie wiem, nie widzę, jestem za blisko. Nie wiem. Dobrze, jeszcze teraz. Dobrze, mam Royal Blue. To niech będzie Royal Blue. Tym rozbielonym. I teraz zrobiłem, rozbieliłem i. To będzie ten plan. Najdalszy gdzieś w tym miejscu, tu przy okazji to sobie tam gdzieś szemrocze na końcu tego jeszcze troszeczkę rozbielę i tu, bo to nie jest jednolite, to musi być tak z wyczuciem, ale nie oglądam tego w naturze, ale sobie tak, że tak powiem, coś tam wymyśliłem w ten sposób. A to będzie ciemniejszy, ale też w tej ciepłocie podobnej. Może troszeczkę ultramaryny do tego dodam. I karminu. Oj, taki. Takie coś. Też na bazie tego Royal Blue. Oj, prawie trafiłem w to, co było tu. Tu niektóre to zielenie poza chociaż on też powinien się zdarzyć. Zaraz, to nie może być jednolita taka plama, bo ona będzie za płaska. Dlatego tutaj też powinienem coś pozmieniać. O, i tam będzie też coś się działo. Także spokojnie. Jeszcze tutaj. Trzymam sobie rękę na pulsie tu. Żeby te linie teraz były jak najbardziej. Troszeczkę sobie przybrudziłem. Jak najbardziej tych drzew, żeby mnie. Przepraszam, że tak znowu jestem tyłem, ale powiedzmy, o, tu parę jakichś plamek. O, i w ten sposób sobie zbudowałem. No, coś tam się już po prostu. Jak tu kolor, tylko wystarczy sobie po prostu pofantazjować. Powymyślać i proszę, już buduje się pejzaż, już ten
tego powietrza jest tu więcej. Tutaj się zaczyna coś tam dziać, ale tam jeszcze powinno się więcej znaczy dziać. W sensie takim, że ona nie może być taka, ta plama jednorodna, taka płaska. O, nawet dlatego ten kolor, który miałem wcześniej, gdzieś w niektórych miejscach zostawiam. Tylko gdzieś, o... tu jak coś się pojawiło, jakieś, może coś tam dorobię. Niech jak już się pojawiło, to niech jest. W rysunku, o tu może jakiś... Jakiś tu będzie coś tam się działo, tu... Jakiś tam, nie wiem co to jest. Kawałek... Może suchej gałązki. Nie, nie wygląda to dobrze. Ach, dałem się wpuścić w maliny. I tej bieli tu jeszcze dodam. I zrobię, o, taką żółto-zieloną. I zrobię, gdzieś tutaj się, nie, to jest za. Na tym, nie, to jest za jasne. To jeszcze powinno być bardziej... Mówiłem, żeby to nie były płaskie plamy, to muszę to poróżnicować, żeby to tam coś się działo w tym, na tym ostatnim planie. Już na tej końcu tej perspektywy powietrznej, to już żeby... Końcu perspektywy, po prostu, że tam coś się dzieje, no to... To się dzieje. Ła, nie. Było dobrze. Znowu... I tak właśnie u razika to jest, że później farby na się nawarstwiają, tutaj się robi coraz więcej, że tak powiem, no ale tam to jest dalej, a to bliżej i to jest jaśniejsze, a tam to ciemniejsze, coś nie tak. To trzeba to jeszcze tu zmienić, tą kompozycję i tu, o, tu pododawać, tu będą jakieś drzewa, a tamte najciemniejsze będą na końcu. Jeszcze tu porozjaśniam. O, i tu niech w ten sposób. Dobrze, teraz ciepła zieleń i trzeba po prostu zrobić ten pierwszy plan. Te drzewa na pierwszym planie, ten po lewej stronie tutaj, które mi się bardzo nie podobają, bo zrobiła się taka bardzo ciemna, wielka plama. Jak na jednym z moich poprzednich obrazów, któryś tak właśnie zrobiłem. Tu jakieś gałązeczki. Troszeczkę rysunku zostawię tych, przy okazji zrobię takie, coś tu się dzieje, tu przy okazji do światła będą z tego pierwszego, z tych pierwszych drzew. O, i w ten sposób troszeczkę zmienię nasycenie, żeby to nie było takie wszystko jedno w jednym kolorze. I o, i tu gdzieś się... No bo trochę tych szczegółów to powinno być, no to nie może być tak, że teraz właśnie dodam gdzieś tam jeszcze parę świateł też tutaj się pojawi. Tu trochę na tym gdzieś tym górnym, w tym górnym partiach. Tu też gdzieś. No i trochę zaraz to powyrównuję, żeby to nie wyglądało tak sztucznie. O, trochę tu może troszeczkę szerzej. Tak, bo muszę po prostu z wyczuciem, żeby to też jak malujecie, to żeby to wyglądało jakoś tak w miarę naturalnie, żeby to nie było takie wymalowane, ale żeby to też nie wyglądało tak, że to jest, on troszeczkę rozjaśnię jeszcze. Tu parę takich jaśniejszych, żeby to nie wyglądało tak sztucznie, żeby to jest... Nie wiem, czy to taki efekt uzyskałem, czy jeszcze nie, ale tu będzie parę takich rzeczy w świetle. I przy okazji, o, tu gdzieś. No i okej. Tu też gdzieś jeszcze parę, żeby tam tylko parę tych gałązek prześwitywało. Też może jest za dużo. I mam w ten sposób namalowany. No i teraz te drzewa po prostu zaczynają żyć na tym pierwszym planie i coś się z tym dzieje. No trochę. Popatrzcie, jaki mam szeroki pędzel w sumie, jak na takie malowanie takich drobiazgów, tak?
Ale to właśnie później wygląda tak malarsko, że to nie wygląda takie wymalowane, ale no, żeby nie przesadzić. Tu parę jest może za bardzo tych. Trochę żółty jeszcze dodam. Za białe są te te plamki, a powinny być bardziej zielone. Żółto-zielone, ale zielone, dobra. Trochę tych światełek. Tu będzie też, jak już mam podobny kolor na tym planie, też muszę, to nie może być takie jedno pomarańczowe całe. Też będzie tu, aż będzie gdzieś wchodzić. Tej drogi, miałem tą drogę zrobić, żeby wyglądała jak ta droga, a nie tutaj. I tu na tym pierwszym planie też gdzieś parę się pojawi tej trawki, tego światła. No to już może nie. Okej. Teraz biorę, to jest za ciemne i na pewno zrobię błękit. Coś z niebieskości. Za ciemne, ultramaryny dodam. Na pewno cieplejsza taka odmiana niebieskiego. I to jeszcze bieli by się przydało. Ja już to prawie wszystko wysmarowałem do tej bieli. I może jeszcze, może tej magenty. I taki ciepły, ciepłą odmianę. Tu niektóre tylko z tych partii zostawię. Z tych kształtów. A tu to całe ocieplę i rozjaśnię. Tu jeszcze trochę tych światów wprowadzę. Przecież tutaj jak jest to, tu od tego drzewa będzie tylko ten cień. Gdzieś na tym. No i zupełnie teraz inaczej to wygląda. I tu. I gdzie jeszcze? To jest, też może jeszcze rozbielę. To jest za ciemne, te cienie i tutaj się gdzieś pojawią na tych. Tu będą tylko drobiazgi. Co jeszcze? Tutaj też i od razu tą drogę tutaj sobie tym zaznaczam. No i chłód z tym. Nawet to nie musi być wielka różnica, a jak to, jaką dużą, jakie to duże ma znaczenie. Kurczę, dzisiaj taki jestem odwrócony od was, ale po prostu tak się przyglądam temu, co tu mi nie pasuje. Po prostu coś z tym się dzieje takiego. O, tutaj. Ech, może za bardzo. Tutaj jeszcze. Co, niech to się stanie. Tu powinno być gdzieś przetarte. Za szeroko przy tej niebieskiej, tej pomarańczowej. Dobra, biel. Będę pomału kończył. To nie ma się co dzisiaj bawić w takie drobiazgi. Jeszcze jak mam ten cień i troszeczkę o, ultramaryna z zielenią. I na tym zrobię trochę. Tutaj też powinny być te cienie tu się pojawić, a nie tak na tym bagureczku. No powiedzmy dotąd. O, i tak coś tutaj się kończy ten. Tu gdzieś. No zupełnie to teraz inaczej wygląda. Tutaj też są za ciemne, ale to też tym rysunkiem to poprawię i jeszcze to wzmocnię. No tu całkiem niebieskie. Ultramaryny jeszcze dodam. I jeszcze tutaj ciemniej. Gdzieś niektóre. No tak, i to zupełnie inaczej będzie wyglądało teraz. I to od tego drzewa tutaj też odetnę, żeby ten cień tylko tu wylądował. No i to zupełnie będzie inaczej teraz wyglądało. Jak tam to wygląda? I co jeszcze? I tu jednak trzeba odchodzić od płótna, od
popatrzeć gdzieś z dalszej odległości i od razu się rozjaśnia. Od razu się rozjaśnia wizja tego, jak to ma wyglądać. Tu za ciemne, to też tutaj sobie pozmieniam te ciepłoty. O, niech coś tam, coś się tam... Tak. I co jeszcze? Tu trochę tych światełek. Tam jeszcze dołożę, bo tutaj to drzewo jest... To drzewo, jakie to było? To była ta oliwka. To drzewo jest tutaj za bardzo mało konkretne, troszeczkę takich drobiazgów. I jednocześnie odetnę i trochę ciemniejszego, zlecieńszy pędzel. Ciemniejszego koloru, ale też tej oliwki, ale chłodniejszej, żeby ona była chłodna i odetnę od... O, tu. Te pnie przy okazji poprawię, które na początku, które mi tutaj wjechały i się troszeczkę rozjechały. Chłodniej. I tu, ach, znowu tę zieleń, zaczepiłem o tą zieleń soczystą. Ale może ona tu się przydała właśnie dlatego, że tu teraz... Panie Adamie, tutaj proszę bardzo. Trochę tą bryłę tu zmienię, tak. Niech ona jest... No już będzie mało konkretna, nie mogą być takie, widać listki jakieś. To już jest daleko, to tam nie powinno tak wyglądać. To raczej powinna być taka plama, ale... Ale aż też nie tutaj, nie powinny być tak, nie powinno być aż tak... Tu już nawet powinny być bardziej na tym... Nie powinno być takich szczegółów tu widać w ogóle w tym drzewie. I ono powinno być zasugerowane, gdzie się kończy. W sensie tu różnić się w nasyceniu i od tych drzew, od tutaj na tym pierwszym planie, zaraz je jeszcze wzmocnię, ale też być zaznaczone, gdzie o, tutaj te ciemniejsze listki są od tego, a te są od tamtych drzew. I w ten sposób tak to zbudowałem. Tutaj też nie może być. I parę tu... O, już tam widać. Może tu się kończy, a to będzie to jaśniejsze. I tu parę tych takich drobiazgów na tym, że dotąd to drzewko gdzieś tam wychodzi. I tutaj też się kończy gdzieś dotąd. No i... Dobra, jakiś cienki pędzel. Gdzie tu mamy jakiś cienki pędzel? Bo tu aż to się prosi, żeby to zrobić. Tu parę takich światełek pozaznaczam. No i to już jest zupełnie inaczej to wygląda. Dobra, ja już naprawdę dzisiaj będę też już pomalutku. Postanowiłem chyba, wiecie co, zrobię tak właśnie na tym moim kanale. Będę malował, więcej opowiadał o tym, co Was interesuje. Ale, żeby później ten efekt finalny zobaczyć, kiedy już się skupię na tym... Naprawdę, zauważyłem, że po prostu gubię wątki, rozpraszam się na czymś, później zostawiam gdzieś tu i tak skaczę z tego tematu tu, w tej części obrazu, w tej... I później nie skończę tego, co gdzieś tam położyłem, zacząłem kłaść plamę, później... Nie wiem, czy to też tak macie i... No wiadomo, jeszcze... No nie mam chyba takiej podzielności uwagi, żeby kontrolować się w tym, co mówię i jeszcze to robić. Może kiedyś się już przy 1839 odcinku to już nabędę takiej wprawy, że po prostu teraz biorę cienki pędzel, pomału będę kończył. Trochę teraz w tym rysunku jeszcze poodnajduję tych gdzieś tam jakichś gałązek, żeby ten rysunek i przy okazji te drzewa na tym pierwszym planie wzmocnię, żeby to gdzieś tu się też znalazło jakieś, o, coś tam, co się dzieje w tych drzewkach właśnie tu, o, i tutaj przy okazji sobie pozakładam te, no i już jest coś. Bardziej to konkretnie wygląda. Tutaj te gałązki też mocniej. Tutaj też mocniej. Gdzieś tam. Niech one będą widoczne.
Nie wiem, czy nie za mocno, ale okej. Dobrze. Tu parę tych drobiazgów też jeszcze powinno się zdarzyć. Jakichś ciemnych. Pomalutku będę... Może zrobię na ten, jako początek do następnego odcinka taki. I tu teraz powinienem się pobawić, wziąć sobie pędzelek cieniutki i sobie tu parę drobiazdrzeczków, tu jakiś pozakładać sobie, tu gdzieś sobie jakieś, o, w tych, te linie, tu jakieś drobiazgi mi wyszły gdzieś spod pędza, to przy okazji mogłyby sugerować, że tam coś jest jakieś, nie wiem, co tam mogłoby się znaleźć. Teraz troszeczkę to rozjaśnię i tutaj, i jakieś może kwiatuszki, czy jakieś... Tu sobie ten ochłodzić, a przy okazji takich kształtów pododawać, jakiegoś właśnie rysunku. Tu miałem z tym, ta plama jeszcze jest za ciepła, taka za surowa. I to miałem też jeszcze zrobić, bo to jest tym, tu mam, dobra, zieleń chromowa i oj, tu może będzie takie coś. Ale tu trzeba jakiś więcej detalików dołożyć. Tutaj też może gdzieś ona będzie ciemniej wejdzie. O, przy okazji z niej zrezygnuję. O, i coś tam cieplejszego. No tu jeszcze trochę więcej tego. Dobrze, ostatnie pociągnięcie, ale już bieli nie mam. Dobra, to jeszcze chwila na biel. I tej bieli dodam tutaj na tą drogę. Parę... Dobra, jeszcze tutaj taki detaliczków. Tu. Tu, żeby to nie było takie... O, niech tam się tak... Tak. O, coś tam się dzieje. Jakieś między tym... Przy okazji tu troszeczkę... Może za... Ale to razem z tym to się rozer... Ciemniejszych... rzeczy. Nie, one powinny tu wejść. Dobra. I... Och, Rezik, teraz męczysz już się. Męczysz. Powinieneś to kończyć. Tak. Dobrze, niech to tak jest. O. Jest biel i teraz parę pociągnięć i będę kończył. Na pewno, szkoda, że nie mam jeszcze tego turkusu już, ach, bo jeszcze parę drobiazgów na tym, tutaj mogłem na tym niebie zrobić, a już tego nie mam, ale tu mam coś w zastępstwie, przy okazji sobie tutaj pozaznaczam, gdzieś tu są za jasne te plamki, które może gdzieś tam prześwitują przez to, co tam widać. O, tu się to drzewo kończyło, ale tu... O, gdzieś tam. Co jeszcze chciałem? Aha, z tymi jasnymi... Tutaj tę drogę. Tę drogę. Gdzie jest ta biel? Gdzie ją wycisnąłem? Tu jest. Biel i taką szarość zrobię. Szaro... Ale ciepłą. I może tu gdzieś... Nie za mocno. Dobra, taką ciepłą szarość. Gdzieś tutaj się pojawi. Tu na tym pierwszym planie gdzieś. Tu. Trochę trzeba wzbogacić to. Tu. I biel. Biel. Tą drogę miałem zaznaczyć, żeby ta droga była bardziej czytelna i widoczna. Tu. Ona sobie tam biegnie. Tu będzie biała, bo tu jest prawie taki piaseczek, powiedzmy, coś tam się dzieje. Tutaj też rozjaśnię. Tu. I tu. I tak Rezik sobie tu i tu robi. Tu. Tu może za szeroko. No, całkiem się zrobiło. Przyjemniej. No bo tu coś się dzieje na tym, niech tak się dzieje. A tu już będzie na początku przyciemniona.
trochę chłodniej. Jak ja tam jestem w kadrze w ogóle, cały czas plecami siedzę, no ale co? Trudno, dzisiaj będzie tak. Chciałem sobie pomalować. I troszeczkę was, moi drodzy, zaniedbałem. Nie, to za mocno tutaj na tym pierwszym planie. A może nie. I może gdzieś tu sobie zrobię tych parę, co mówiłem, tych kamyczków, czegoś tam, jakichś drobiazgów. Niech to też zaświeci. I tak. Bo to nie może być takie jednorodne. I tu. Aha, i na koniec jeszcze cienki pędzel by się przydał. I na koniec tam, na tym ostatnim planie, czy pierwszym, przed ostatnim planem, taki zrobię żółto-biały, żeby tym światłem też, jak tu jest, takie są biele, tu właśnie, żeby to mi zaświeciło, gdzieś tam między tymi drzewami, ten plan. O. I biało-żółte. Tu. Gdzieś tutaj się też pojawi, aż gdzieś dotąd. Niech tam sobie świeci. Tam też jeszcze mogłem tu rozjaśnić. To jeszcze za płaskie te plamy. Tutaj nie ma tych świateł na tym drzewie. Ale dobrze, już tu będę pomału się... będę pomału kończył. I jeszcze tego namieszam, takiej żółci rozbielonej, żeby troszeczkę to jeszcze wzbogacić. Żeby tutaj, o, właśnie tego brakowało, takich pociągnięć ciepłych. Gdzieś tam w oddali. To już może jest za... I tutaj przy tym też. Takich drobiazgów. No teraz to już będzie wyglądało jak słoneczny dzień. A nie takie... Tutaj też. Rozświetlam. Tak. Gdzie jeszcze? Tu może jeszcze. Podróżka miała się tutaj skończyć. I tam sobie biec. Ta miała sobie pobiec. A tą białą jeszcze. Tu pododaję też tego, żeby to było zróżnicowane. Do takich detalików. Całkiem to się nieźle robi. Tutaj. No teraz to już naprawdę sobie tak, wiecie, fantazjuję i detaluję. Detalizuję. I jak już jest to ciepłe, to jeszcze tu. No i to właśnie o to mi chodzi w takim malowaniu, że to powinno być właśnie takie malarskie, że to powinno być... nie wynikać właśnie z tego, że tutaj teraz maluję jakieś kwiatki gdzieś i tylko taką plamą, że tak jak mi tam podpowiada. Ja następny... Napiszcie mi może w ogóle, wyślijcie mi jakiś fajny temat, taką fotografię, ktoś może na... Wybiorę albo nie wiem, może nie będzie was wielu takich osób. Myślicie mi jakiś temat, który chcielibyście, żebym ja tu namalował. Może taki krok po kroku, żebym tak... Będzie widać, co maluję i detal po detalu będę wam tutaj opowiadał, jak ja to robię. I w ten sposób może będzie to dla was ciekawsze, jak jednym... nawet taki temat, który na przykład malujecie i sobie, nie wiem, jakiś macie problem, coś tam... nie wychodzi, czy coś tam, o, tutaj też teraz trochę tych detali na tym pierwszym planie, w tym, na tym moim pagórku, w tych światłach, no tu się gdzieś pojawią te światełka, gdzieś tam drobiazgi, gdzieś tutaj, ale już jestem nosem w tym kadrze, tu w tej, na tym płótnie. I po prostu, żeby namalować to, co wy byście chcieli, żebym namalował, a nie to ja sobie tam coś wymyślam i po prostu jakiś tutaj... Już nie chcę
nie chcę tego nazywać, co ja tutaj wymyślam i jak to wygląda. Kosmopały, czy jak to się tam mówi. Dobra, kończę pomalutku. Zobaczycie w następnym nagraniu, jak to... Bo to też niektóre plamy są za mokre. Na suchą plamę trzeba byłoby to położyć. To ja tu jeszcze też poróżnicować. Tu gdzieś pododawać właśnie jakiegoś delikatnego rysunku, a tu gdzieś będzie chłodniejszy, a tutaj to my jeszcze mam białą plamę płótna, gdzieś jakiś coś tu się pojawi. Tu gdzieś też rozbielę i tutaj coś się pojawi w tym... Na tym po prostu tutaj powinno coś się dziać, tu jakieś detaliki, detaliczeczki tutaj, o tutaj też gdzieś, to nie może być takie, no widać, że to niektóre są pomachnięte plamki, a tu o, tu może jakieś kwiatki wyjdą, jakieś roślinki, tu może nie będzie tak jednorodnie, tu może jakieś detali dodam takich, które zasugerują, że coś tu się dzieje na tym, o już to się robi ciekawie, to mnie drażni, jest płaskie. I tutaj też jeszcze parę świateł na tym powinno być, tutaj gdzieś na tych na tym drzewie jaśniejszych gdzieś tutaj zaświecić takim tym światełkiem, tam może na tym też, ale tu no i w ten sposób, dobra, ja już nie chcę dzisiaj tutaj za bardzo, wiem, że niektórym z was się to podoba, żebym tutaj opowiadał jak najdłużej. Ale może nie będę już dzisiaj tam przesadzał z tym. O właśnie tu, żeby to też nie było takie wymalowane, jakieś takie bez uzasadnienia plamy. Oj, troszeczkę tego ciepłego, jeszcze tu powinienem sobie bliżej, to już bardziej nasycone, mniej rozbielone. Jak tutaj te pomarańczowe takie, o tutaj może coś się pojawi z tego, z tych odmian. Koloru i jakieś tu już będą roślinki, coś tu takie przyświecone, przypalone słońcem. I w ten sposób sobie ten obrazek... Dobrze, może faktycznie jeszcze w następnym nagraniu to już będzie tylko takie... Jeszcze jedną tą plamę, chociaż żebym nie zepsuł na koniec. Coś tu zmienię, bo to jest naprawdę za płaskie. Coś tu pododaję, może ocieplę. Trochę karminu do tej i tam, o tu na tej plance, o może tu coś się będzie działo więcej, o żeby to nie było takie płaskie, tu będą jakieś drzewa, to może tam coś się będzie działo na tym właśnie planie, tu może gdzieś wjadę, o przy okazji te drzewka sobie tu odmaluję, o i tu gdzieś, o tu niektóre plamki po... O, żeby to... Ta plama tam nie była. Jeszcze troszeczkę może rozbielę. Oj, trochę takich jakichś tam... Żeby, no po prostu, no... Nie może być to takie płaskie. No a jeszcze na tym linii horyzontu tam na końcu jeszcze to się zrobiło takie wyrysowane. No coś tam powinno się dziać, no. Porozcieram. I tak powinienem się tym cieszyć, że po prostu coś tam się pojawiło. W miarę ten obrazek sensowniej już wygląda, niż wyglądał. A teraz prawie zrezygnowałem z tego koloru, ale to dobrze, bo to będzie, o. Tu jakieś te roślinki się pojawiły znowu. Tu może za, o. Ale tam aż się prosi troszeczkę teraz ochłodzić i tak będę teraz... Nagrywa się. Dobrze, to będą ostatnie naprawdę tak, podrygi. Tu mam, co tu jest? Kobalcik. Kobalciku się nie używałem, a to powinien być kobalt użyty. Troszeczkę go rozbielić, rozsmarować tutaj na tym cienkim pędzelku i... O, i tu... Ta linia, przy okazji, to co tam było na początku, tutaj to też są za ciemne te rzeczy, jak na tamten plan. I tu ten kobalcik taki rozbielono-zielony, gdzieś tam będzie przebijał się, o. I tu będzie, o, w ten sposób.
Dobra, gdzieś tam jeszcze. Dobrze, kochani. Tu też jeszcze to. Cieszcie się tym, bawcie się po prostu. Nieraz to powinienem się wkurzyć, po prostu już nie, ja to człowiek jednak. Jak to sprawia przyjemność, no to dlaczego to mam je irytować? Nie ma takiego błędu, który nie można było naprawić w tym malowaniu. A czy faktura rośnie, no. Takie fakturowe malarstwo. Widzieliście obraz na przykład, nie wiem, mojego Jana Stanisławskiego, ulubionego pejzażysty, który nie miałby faktury. To był, kurczę, profesor Akademii Krakowskiej, który... A wiecie, ostatnio właśnie tam ktoś mi napisał w komentarzu, że też lubi Jana Stanisławskiego. Jan Stanisławski w ogóle był on pierwszy wprowadził właśnie w Wyższej Szkole tej krakowskiej obowiązek i od tego czasu, tam chyba to jest koniec XIX wieku, od tego czasu są obowiązkowe na naszych uczelniach artystycznych, tych akademiach sztuk pięknych, plenery, wyjazdy w plenery takie obowiązkowe. I to mi się podoba, żeby z natury w plenerze malować. Mój obraz nie jest jeszcze doskonały na ten dzisiejszy dzień. No tu jeszcze te drzewa, w ogóle jest parę rzeczy do poprawienia jeszcze, ale już mi się podoba kolorystycznie, że on już jest taki, że już jest słońce, że już jest kolor, że już jest właśnie to, te niuanse. Tutaj już są, no już coś tam się dzieje i pomalutku. Także trudno, niech będzie tam 4 odcinki i to też nie jest za dużo. Jeżeli wam się podoba, pewnie dzisiaj będzie ten odcinek długo. Dzisiaj mi się nie rwało, także cieszę się, że się udało. I to zrobiłem i nagrałem w miarę sensownie. Chociaż często plecami do was odwrócony. Piszcie do mnie komentarze. Lajkujcie. Kciuki w górę. Im więcej, przepraszam, to lepiej. Bo ja widzę, czy jest wasze zaangażowanie w tym, czy wy mnie oglądacie, czy wy chcecie to oglądać. Czyli lajkujcie, komentujcie, no i subskrybujcie. Jeżeli jeszcze nie zasubskrybowaliście tego kanału, nie zasubskrybowałeś, to bardzo cię proszę, jeżeli to też będzie dla mnie jakąś nagrodą za to, za ten czas i za to poświęcenie, którego tutaj dokonuję. No i najważniejsza rzecz, malujcie, bo to... Tego nie zastąpi wam żadna inna, wiecie, żadne inne zajęcie, żadna inna czynność. To jest tak fascynujące, jak już w tę materię farby się zagłębicie i w to mieszanie kolorów, to naprawdę będzie trudno z tego zrezygnować. A bardzo się cieszę z tych osób, z tych, też mi piszecie o tym, że wracacie po latach, że wykopałem gdzieś tam z czeluści moją sztalugę farby i kilkunastu, czy nawet kilkudziesięciu latach wracacie do tej pasji. Po prostu to jest coś niesamowitego. Będę was zawsze wspierał. Piszcie do mnie. Po prostu trzymam za was kciuki. Malujcie. Po prostu to jest naprawdę fascynujące. I zapraszam do następnego odcinka. Obiecuję tą niespodziankę, ale już na niebawem. Trzymajcie się. Pozdrawiam. Cieplutko. Do zobaczenia.